Stare miasto. To jest taka Wańka Wstanka. Stare miasto, pustoszeje, nie ma ludzi i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, ja tam bywam czasami na Starym Mieście. Dla mnie tam ludzi jest okej akurat. Byłam w weekendy, co prawda. Ale faktycznie restauratorzy mówią, że na przykład nie ma studentów na Starym Mieście, że tych ludzi, którzy powinni ożywić to Stare Miasto, czyli te ponad 20 tysięcy studentów, to jest Giżycko prawie, że oni tak naprawdę żyją w innym mieście, takim Olsztynie 2. I przyszedł nam do głowy taki pomysł i chciałbym o tym panu zapytać o wasze zdanie. Studenci mówią z kolei, że nie mają czym dojechać, właśnie nie mają czym wrócić. Na taksówki ich nie stać, nie mają czym wrócić wieczorem. Komunikacja nasza zamiera około 23:00. Tak naprawdę jest taki nieszczęsny autobus nocny, ale się nim jedzie dłużej niż do Warszawy. I pomysł mamy taki. Czy nie byłoby fajnie, gdyby spróbować puścić tramwaj numer 3, taki specjalny kurs, Kortowo Stare Miasto, czyli Wysoka Brama, żeby on wracał, powiedzmy tam, nie wiem, 23, 24, czy tam o 1 w nocy. Jak myślicie, panowie? I czy w ogóle Stare Miasto da się ożywić? Już. Zacznijmy od tramwajów. Czy ja? No, pełna kurtuazja. No, może tak. Dyskusja nad ożywieniem Starego Miasta to jest dyskusja już ponadczasowa. Ona trwa i będzie dalej trwała. My możemy, a dyskusja będzie trwać. Będzie trwała. Jeśli chodzi o ten pomysł, który pan redaktor przedstawił, jest godny uwagi. Ja tylko chciałbym jakby podbić jeszcze tą pałeczkę, albo można by tego pomysłu. To dam panu redaktorowi i państwu przykład z Helsinek. Jako, że kilka lat pracowałem w Finlandii i taki zrobiono jakby taki eksperyment, albo no, który się powiódł. Wzięto tramwaj, oczywiście to można powiedzieć inna epoka, ale stary tramwaj przerobiono na pub. Który... Pap, no to pap jeżdżący między Kortowem a Starym Miastem to jest niezłe. O, widzę, że panu redaktorowi to się spodobało. Dwie trasy tam i z powrotem bym dał radę przejechać. Rzeczywiście firma KOF, to jest największy producent, no, browar, największy stary browar w Helsinkach, taki projekt wprowadził w życie i jest to znakomity pomysł. On cały czas jeździ po całych Helsinkach, ten pub staje na przystankach albo w miejscach, w których go mieszkańcy zatrzymują, wsiadają, tam wypiją piwo, czy posilą się nawet, i wysiadają na następnym przystanku i tak dalej, i tak dalej. Można sobie podróżować tym tramwajem. Także jeśli by trawestować to do rozwinięcia. Myślę, że na razie u nas nierealny. Ale jak znam życie, przepisy mamy w Polsce na pewno takie, że byłoby tyle zakazów, że na pewno nie można byłoby. Ale gdyby taki pomysł był, natomiast na pewno to jest dobry to wtedy rzeczywiście połączenie Kortowa ze Starym Miastem było w inny wymiar. Możemy powiedzieć dokładnie jaki, bo też to nam tego zabrania prawo i co byśmy robili w tym tramwaju. To jest inna sprawa. Panie Łukaszu. Uważam, że to kolegi Leszka pomysł jest naprawdę trafiony. Aczkolwiek patrząc na ostatnie ceny tramwajów, gdzie zaproponowana suma była 8 milionów za sztukę, to ciężko by było taki zrealizować, ale... I rozstaw torów i można teraz w tej chwili niemożliwe. Można przemyśleć, może jakiś zabytkowy tramwaj przerobić. Dzisiaj sprawdzałem, te połączenia nocne, one nie są aż takie najgorsze, bo chyba 9 tych autobusów jeździ, bo to N01 i N02 i one jadą 5 minut, bo one jadą w sumie taką prostą trasą teraz. Kiedyś tak bardziej to już naokoło. Pomyśleli nasi dysponenci. Ja trochę nagiąłem, to prawda. Pytanie jest takie, czy ta oferta jest jak gdyby atrakcyjna dla studentów na Starym Mieście? Czy oni to ich przyciąga. Ale może... Pewnym etapem rozwoju miasta, tu pewnie Leszek się nie zgodzi, ale transportowego razem z Kortowem i to też rektor Kortowa chce wprowadzić, to był ten rower miejski, ale w takim zakresie, że biorę sobie rower z Kortowa i zostawiam go sobie na Starym Mieście, już się nim nie interesuje i z powrotem sobie zjadę. Z konsumpcją.
No to już wiadomo, myślę, że to wydaje, tylko można, możemy powiedzieć, że nie możemy promować konsumpcji w tylko znacznych ilościach, ryby, ale w, no teraz już też przepisy się zmieniły, tak? Nie, no na pewno jest jakiś moment, natomiast na pewno warto rozmawiać o tym starym mieście. Bo to ta odległość jednak, to jest najfajniejsze, co mamy. Ta odległość nie jest wielka, tak od Kortowa. To jest jednak na rowerze, to jest, no nie wiem, czy z 10 minut. Cały czas to jest kwestia pomysłu. Może tego, że na przykład restauratorzy, nie wiem, po 22 na przykład robili zniżki dla studentów jakieś. Bo to pewnie no oni by robili, na pewno tylko. Kampus jest dosyć jak gdyby hermetyczny. Tam no, jest hermetyczny tam, słabo tam dla studentów tam, jest wszystko. To, tak, już, ja, to też prawda, że oni mają wszystko pod ręką. No, tak, no bo im się nie chce. Ale też to jest, pomijając wszystko inne, to też jest szkoda dla miasta, bo tego uniwersytetu, w sensie młodych ludzi, ich nie widać w mieście. Szkoda, bo też nie korzystają z naszej oferty kulturalnej. Czasy się zmieniły. Bo to jest kolejne rzeczy. Są, tak? Na przykład to, co robimy, na przykład, co robi miasto, czego nie ma w Kortowie, tak? Czyli coś, co jest związane z kulturą. Studenci też w tym uczestniczą, no powiedzmy, marginalnie zupełnie. A jakby patrząc nawet na to, co studiują, trochę dziwne. Ale na pewno szukać pomysłu na ożywienie Starego Miasta i na ożywienie też Olsztyna na pewno warto.